przygotuję dzisiaj doskonały deser na bazie galaretki z dodatkiem jogurtu. Ten deser jest naprawdę doskonały, co najmniej z trzech powodów. Przede wszystkim jest bardzo smaczny, jest prosty do wykonania, jest efektowny i, co nie jest bez znaczenia, nie jest zbyt kaloryczny. Deser uwielbiany jest przez wszystkie pokolenia. Do przygotowania tego deseru wykorzystamy produkty produkowane przez Cecoria S.A., ponieważ charakteryzują się bardzo dobrą jakością. Ponieważ ja użyję dzisiaj malin, więc wykorzystam galaretkę malinową. Będzie potrzebna również żelatyna, a także pół opakowania aromatu waniliowego. Będziemy potrzebowali jogurt naturalny, około 700 ml. Dodamy również 4 łyżki cukru pudru. Nasz deser ozdobimy wiórkami z gorzkiej czekolady. Galaretkę przyrządzamy według sposobu przygotowania, który znajduje się na opakowaniu, ale jeśli chcemy, żeby galaretka nam stężała szybciej, to po prostu dodajemy odrobinę mniej wody. Podobnie czynimy w sezonie letnim. A zatem do gorącej wody wsypuję galaretkę, dokładnie mieszam i pozostawię do przestygnięcia. Przestudzoną galaretkę wlewam do koniakówek, do każdego kieliszka wrzucam po 5 malinek. Tak przygotowane galaretki wkładam do lodówki na godzinę, lekko przechylając kieliszek. Przygotowuję białą część naszego deseru, a zatem wlewam aromat waniliowy, dodaję cukier puder. Wszystkie składniki dokładnie mieszam, żeby nie było grudek. Rozprowadzę żelatynę na szklankę gorącej wody. Wykorzystam 2 łyżeczki żelatyny. Dokładnie wymieszam i odstawię do przestygnięcia. Do przestygniętej żelatyny dodaję łyżeczkę jogurtu i dokładnie wszystko wymieszam. Rozprowadzoną żelatynę wlewam do jogurtu i dokładnie mieszam. Galaretka pięknie stężała, a zatem uzupełniam jogurtem. Tak do wysokości, aby przykryć galaretkę. I wkładam na godzinkę do lodówki. Pyszny deser mam już prawie gotowy. Jeszcze odrobina posiekanej czekoladki dla ozdoby i lepszego smaku. Listek zielonej, świeżej mięty. Przygotowanie tego deseru jest bardzo proste, a efekt, jak widzicie, znakomity. Ja zrobiłam ten deser w barwach narodowych, ale można wykorzystać oczywiście galaretkę o innym smaku i o innym kolorze. Można także wykorzystać inne owoce, ale pamiętajmy, nie używamy ani świeżego ananasa, ani świeżego kiwi, ponieważ galaretka nam się nie będzie dobrze żelowała. A zatem gorąco ten deser polecam i życzę smacznego.